Proszę Państwa, witam Was serdecznie. Witam Pana Burmistrza, Panią Burmistrz, czyli Państwo Burmistrzów. Witam Panią Mecenas, kierownika naszego sekretariatu. I Was, koleżanki, koledzy radni. Jak mieliście przesłany porządek obrad na dzień dzisiejszy, jest bardzo krótki, otwarcie 14 sesji 8 kadencji Rady Miasta, podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Kwistrowy, które określają średnie ceny paliwa i zamknięcie sesji. Przed sesją wpłynął wniosek pana radnego o zmianę porządku obrad i prosi o wprowadzenie punktu zapytania i interpelacje. Proszę bardzo, kto jest za wprowadzeniem punktu dodatkowego? Nie ma takiego punktu, zaraz go określimy. Będzie on przed ostatnim, przed zamknięciem sesji, czyli będzie praktycznie drugi. Jest dwa. Dobra, będzie dwa. Uruchamiamy głosowanie, tak? Uruchamiamy go. Kto jest za przyjęciem, za zmianą porządku obrad i wprowadzenie punktu z interpelacji i zapytania? Proszę bardzo, kto jest? Za. Już? Pani Józefa jeszcze i pani Małgosia. Kto jest za, podniesie, raczej naciśnie przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głosowało, 12 radnych głosowało, 11 za wprowadzeniem, przeciw 1. Więc wprowadzamy interpelacje i zapytania. Również wpłynął przed sesją wniosek, który mi w tych papierzyskach zaginął, został na stole. Czy jest tam? Wniosek w ogóle o zmianę porządku jeszcze dodatkowy. Przepraszam najmocniej, ale coś, czemu on zginął? Aha, bo nie do nas, został w papierach komisji. Proszę Państwa, wpłynął wniosek do Rady Miejskiej, przewodniczący miasta, wniosek o zmianę porządku obrad 14 sesji. Na podstawie paragrafu 38 punkt 2 w związku z paragrafem 33 punkt 1 uchwały 2016 roku i tak dalej, po zmianach. I jeszcze Rady Miejskiej w 19 dzienny Górzyny Małopolskiej 1320, pozycja 325. Składamy wniosek o zmianę porządku obrad dotyczącą wprowadzenia do porządku obrad. Po punkcie drugim, punkt 2a, odwołanie radnego Marka Cieplińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto jest za zmianą porządku i wprowadzenie punktu 2a? Przepraszam, to ja może się powstrzymał od głosowania, bo mnie to dotyczy, więc myślę, że dobrze. Proszę bardzo, możemy przystąpić. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu jako punkt 2a? Muszę go wyłączyć, to muszę wyłączyć. On się wstrzymuje, nie wyłącza. Nie, bo mógłbym zrobić podobnie, jak było tam w tej sprawie. No to wstrzymuje się, czyli automatycznie. Bo jest obecnie na sesji. Dobrze. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tego punktu? Zagłosowałem.
Dobra. Głosowało 12, 9 za, przeciw 1, 2 się wstrzymało. To jest tego większością głosów punktem zostaje, bezwzględną punktem zostaje wprowadzony. Jako punkt 2a. Do punktu drugiego punkt 2b. Przyjęcie uchwały na wniosek Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr 2/7/18 Rady Miejskiej w Rawce Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rawce Zdroju. Kto jest za wprowadzeniem punktu? Ale czego dotyczy zmiany? Nie rozumiem. Proszę wyjaśnić tę uchwałę, bo nie bardzo wiem, o co tu chodzi. Chodzi o zmianę uchwały, która ustalała skład. Jest to podjęcie uchwały numer 2/7/18 Rady Miejskiej z 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rawce Zdroju. I w punkcie, paragrafie pierwszym, punkt trzeci, ustęp pierwszy, punkt czwarty, uchwały numer 2/7/18 Miejskiej Rady Miejskiej z 5 grudnia 2018 w sprawie powołania stałych komisji rewizyjnej Rawce Zdroju otrzymuje nowe brzmienie. Rafał Wójtowi, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. To znaczy chodzi o komisję budżetową? Tak, o komisję budżetową. Ale jest odwołanie przewodniczącej komisji? Nie, bo jest tylko zmiana uchwały. Nie, zgodnie z naszym statutem nie ma nigdzie powiedziane, napisane, że musimy najpierw odwołać przewodniczącego i powołać następnego. Panie, to nie tak. Dobrze, ja też tak myślałem, jak pani. I okazało się, że... Panie przewodniczący, bo tak ten punkt 2a, który był przegłosowywany, na razie dotyczy odwołania wiceprzewodniczącego, tak. A trzeba musi być jeszcze powołanie wiceprzewodniczącego nowego, nowa uchwała jakby. To też trzeba było dodać punkt taki, że będzie podjęta uchwała o wyborze. Ja w ogóle wnioskuję, koledzy, żebyśmy wycofali te dwie uchwały. Nie ma wszystkich radnych. Chwileczkę, panie przewodniczący. Nie ma wszystkich radnych. Myślę, że to jest też w pewnym momencie wykorzystanie sytuacji, że sesja jest krótka po prostu i lato przed nami. Więc ja proponuję, żebyśmy się spokojnie zastanowili i wycofali obydwie te uchwały i po wakacjach spokojnie jeszcze raz spróbowali do nich podejść. To jest moje zdanie. Dobrze, pani ma zdanie takie, kto jest innego zdania? Będziemy głosowali. To jest trudno. Demokracja na tym polega, że ten, kto ma większość, wygrywa. Tylko że musimy przegłosować jeszcze punkt o, jeśli już. Tak, o powołaniu. Wyborze przewodniczącego, wiceprzewodniczącego miejskiej rady. Ja sobie chwileczkę dorobię sobie tak. Z naszego statutu to po prostu ma być 3 miesiące na powołanie. Nie, mam, jest czas. Czas 3 miesiące, a nie w momencie, kiedy na jednej sesji odwołanie. Ja w tym punkcie później odczytam, bo jest wniosek i uzasadnienie, to ja odczytam później na razie. A później będziemy głosować, czy za, czy przeciw. Teraz jest odprowadzenie. Odprowadzenie. Jest? Powołanie wiceprzewodniczącego. Wystarczy tak? Tak. Ładna pogoda, czy się oparł. No. Nie mamy za czas jeszcze. Czyli będzie głosowanie, kto jest za, kto przeciw. Może tak być? Może tak być? Większość nie. Mogę dać AA. Nie, nie może być. No i to jest to, że wszystko powinno być przeprowadzone do tego, a nie teraz czas ucieka. A nie widział pan na ten temat nic? Bałagan się robi. No, możemy. Kto jest takim, że jest zmiana porządku obrad? Dotyczące tego niejasnego wniosku. Wprowadzenie do porządku obrad, punkt drugi. A, punkt B. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Miejskiej Rady Wracającego, to jest w sprawie powołania stałych, to już było.
Teraz proszę. Tu jest, dobra, mamy. Jeszcze nie. Nie w kolejnym jeszcze nie. Zaś się słabo przygotowałem. Panie Darku, ja bym pana postawił tu, gdyby pan dostał ten wik papierów w minutę przed, zobaczył, jakby pan się przygotował. I proszę bez komentarzy. Proszę, nie udzieliłem pani głosu, zamknęliśmy. Słuchajcie państwo, to są wnioski, my o tym nie wiemy, nie? I to my musimy do systemu wprowadzić. To... Ale my do pana nie mamy żadnego. Nie, ja wiem, tylko że to technicznie trzeba się do tego przygotować. To co, głosujemy? Pani? Tak. Ale tekst uchwały. Taki jak jest. My mamy inny na tym. O, teraz już dobrze. Proszę, zmiana porządku obrad na wniosek Rady Miejskiej, wprowadzenie do porządku obrad, punkt drugi. Punkt 2b, powołanie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Kto jest za? Głosowało 12, 8 za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się. Punkt ten wchodzi do obrad, do porządku obrad. I teraz wchodzi punkt 2b, tak? To był 2b. Teraz będzie 2c kolejny, jeżeli będzie. Tak, teraz będzie 2c, bo wiem, tak. Powołanie stałych komisji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Stałe komisje są powołane. Ja nie rozumiem, bo nie rozumiem. Proszę panie, wyraźnie pisze tutaj o zmiany w prawce, tak jest sprawę powołania. Jest napisane. Zmiany w tytuł tej uchwały był w sprawie powołania stałych komisji. Proszę bardzo. Tylko prawo. Zmiana porządku obrad na wniosek Rady Miejskiej oraz wprowadzenie do porządku punkt 2, punkt 2c, przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/7 przez Osiągnięcie Miejskie w Radce 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Panie Przewodniczący, a czym to jest powołane, że musimy to zmienić? Ja później, jak będzie wprowadzono, odczytam wniosek. Może najpierw odczytać przez tego, żeby wiadomo, o co chodzi. Proszę bardzo. Nic się nie dzieje. Proszę, nie ma pisemne uzasadnienie. Nie ma pisemnego uzasadnienia, może być tylko ustne. Proszę bardzo. Jest przecież. Który miejscu? Przepraszam najmocniej, ale nie widzę. Jest. Mam tylko przy zmianie. A jest. Przepraszam. Uzasadnienie. W związku z tym, że od początku tej kadencji Rady Miasta Komisja Budżetowa, będąca jedną z najważniejszych komisji Rady, nie funkcjonuje w sposób prawidłowy, a w ostatnim czasie wręcz nastąpił paraliż jej pracy. Wnioskujemy o odwołanie przewodniczącej komisji ze sprawowanej funkcji przy jednoczesnym pozostawieniu jej w składzie komisji. I podpisany raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć podpisów. Proszę bardzo, przystępujemy w takim razie do głosowania. Ja mam pytanie tylko, panie przewodniczący. Panie Beato, proszę zapisać w protokole, czy ja w ogóle nie będę głosować. Wyłączam się z głosowania. Nie ma, no pani się może wstrzymać od głosowania, a wyłączać się pani nie może. Nie w ogóle nie głosować. Proszę zapisać w protokole, że nie będę zabierać proszę wpisać do protokole. Bardzo proszę, żeby pani to wpisała w protokole. Ale może pani po prostu. Nie, mogę się wyłączyć. Nikt mnie nie jest w stanie zmusić, ja nie muszę brać. Ale jeżeli pani będzie na sali, to znaczy. Tak. Ale w tym momencie nie głosuje. Nie głosuje pani. Tak. To wyłączę.
No ale ona jest obecna fizycznie, więc nie możemy powiedzieć, że nie była nieobecna. To się pani, może wstrzymać. Nie, no to też jest stanowisko. Nie musi pani Ola głosować, bo to miną dwie minuty i jedzie ten porządek obrad dalej. Takie są przepisy. Będziesz nie oddała głosu, tak? Nie oddała głosu. Dobrze. Proszę bardzo. Głosujmy dalej. Przystępuję do głosowania. Zmiana porządku obrad, wniosek Rady Miejskiej o przeprowadzenie do porządku punkt 2a, punkt 2c, przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w Radce Zdrowia w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mamusiu, naciśnij się tam przycisk jakiś. Wiesz, że czas płynie. Dwie minuty to jest. Było to dla mnie dwie. Czas leci. Wyniki głosowania. Za głosowało 11, 7 jest za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się. Czyli, proszę? Nie weszło. Tak, nie weszło. Punkt 3.2 C nie będzie, nie wszedł do porządku obrad. Wobec powyższego zamknęliśmy głosowanie nad ustaleniem porządku obrad. Przystępujemy do realizacji uchwały, podjęcia uchwały o określeniu średniej ceny paliwa gminy Rawka Zdrój. To cośmy, proszę państwa, omawiali. W sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Rawka Zdrój za rok 2020-2021 ustalono, że dla benzyny średnia wynosi 4,73, dla oleju 4,80, dla autogazu 2,20. Jak wspomniałem, musi ta uchwała wejść już z mocą obowiązującej od 1 września. Dlatego analizowaliśmy ją na komisji problemowej i kto jest za przyjęciem tej uchwały, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pytania wcześniej. Nie ma. Proszę bardzo. Przystępuję do głosowania uchwały 67. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty.
Proszę Państwa, przystępujemy w takim razie do punktu 2a. To jest odwołanie radnego pana Marka Ciebie z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdrój. Proszę Państwa, wobec tego, że punkt ten został wprowadzony do porządku, musimy powołać komisję skrutacyjną, bo głosowanie musi być tajne. Dlatego też proszę... Mam pytanie. Proszę. Jaki jest powód odwołania burmistrza? Andrzej, odczytam wniosek, dobrze? Wniosek o odwołanie radnego Marka Ciebie w funkcji przewodniczącego miejskiej w Rabce Zdrój. Podstawia paragrafu 15 ustęp 1 uchwały 23 przez 172 przez 16 Rady Miejskiej Rabce z dnia 29.02.2000 w sprawie uchwalenia statusu gminy Rabki Zdrój i tak dalej, ze zmianami i tak dalej. Dziennik urzędowy Małopolski z 13 stycznia 2020 roku, pozycja 325. Przedkładamy wniosek Rady Miejskiej o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnego Cieplińskiego. 2, 4, 6, 8, 9 podpisów. 2, 4, 6, 8, 9 podpisów. Uzasadnienie. Jedną z podstawowych zasad demokracji jest to, że władzę sprawuje większość. Kierując się tą zasadą, posiadający większość klub, nasze miasto na początku obecnej kadencji rządził i dzielił, obsadzając wszystkie stanowiska w Radzie Miasta swoimi członkami, nie zważając na zdanie mniejszości. Obecnie, działając zgodnie z zasadami demokracji, wnioskujemy o odwołanie zajmowanej funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Marka Cieplińskiego. I 2, 4, 6, 8 podpisów. Proszę Państwa, czy przed głosowaniem w tej sprawie ktoś chce zabrać głos? W takim razie dziękuję. Przystępujemy do wyboru komisji skrutacyjnej. Proszę o podanie trzyosobowego składu trzech radnych do komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo, kto? Proszę bardzo, kto do komisji skrutacyjnej? Proszę bardzo, pan po kolei, pan Jacek. Proszę bardzo, pan Darek. Nie wiem, czy dobrze przyjdzie. Co to? Będziesz osobą kontroli. Nie będę osobą. Nie? Proszę bardzo. Kto następny? Kto jeszcze? Pani. Pani Józia. I jeszcze jedna osoba jest konieczna. To pani Małgosia, dobra? Ale stres. Proszę Państwa, w związku z tym do komisji skrutacyjnej zostaje wybrani pan Jacek Ratawiec, Śmietana i Choim. Czy my musimy te osoby głosować teraz jawnie? Czy... Pan Latawiec wyraża zgodę? Pani Śmietana? Pani Choi? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przystępujemy do głosowania na wszystkie trzy osoby. Na wszystkie trzy osoby razem. Co zrobimy? Proszę na skład komisji, tak? Wystarczy dobra wola każdego, to nie musi być przegłosowane. Jest powołana komisja przecież. No ja w statucie, że musi być przegłosowana. Ale państwo musicie wyrazić zgodę, czy taka komisja tam odpowiada z tym, czy ma prawo, że zgłosili. To nie szkodzi, ale to jest szczerze. Nie mają ukonstytuować. Wybór komisji skrutacyjnej.
Tak, głosujemy. To jest jawne głosowanie. W związku z tym, kto jest za wyborem do komisji pana Latawca, Śmietany i Choi? Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 10 jest za, przeciw, nikt, wstrzymało się 2 osoby. W związku z tym bardzo proszę Państwa o wyjście, ukonstytuowanie się, wybór przewodniczącego. Myślę tak, że dobrze, zanim oni, ale to jest minuta, oni by się ukonstytuowali, wybralibyśmy, nie, momencik, oni minutę przyjdą, zgłosilibyśmy kandydatury, oni zanim przygotują głosy i tak dalej, to wtedy będziemy mieć 10 minut przerwy. Przygotować kandydaturę, to ewentualnie trzeba też odwołać. No właśnie, no, panie przewodniczący. No ja mówię, no to jest. Ta uchwała, no, to, to warunkuje, czy będziecie głosować drugą. No ale i tak trzeba głosy przygotować raczej te. Słuchajcie, no rzeczywiście, bo oni muszą teraz przygotować głosy do odwołania, tak? W związku z tym to trwa. To jest do 20 po 12, 5 minut przerwy. Do 28 minut? Nie, bo jest w tej chwili 14 minut, to 7 minut.
Można szybko? Tak. Proszę Państwa, koniec już przerwy. Przystępujemy do kontynuacji naszej dzisiejszej sesji. Powołanie komisji skrutacyjnej się odbyło. Teraz przystępujemy do głosowania punktu drugiego, a tylko w sposób tajny. A więc punkt 2a, odwołanie pana Marka radnego Cieplińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rawsko-Zdroju. I po kolei będziemy podchodzili i skreślali w odpowiedniej rubryce krzyżyk za lub przeciw. A przy czym jeśli? Czy jest tam wstrzymuje się też? Dobrze, jest za, przeciw, wstrzymuje się. Proszę, Marek Ciepliński pierwszy. Ja może się powstrzymam od głosowania, ponieważ no dotyczy to mojej osoby. Osoby. Dobrze, panie Marku. Małgorzata Choim. Ja ma pan listę, to proszę bardzo. Pani Aleksandra. Pan Marek nie głosuje, wstrzymał się, więc w związku z tym karta nieważna. To nieważne jest po prostu. Rzut jako niewypełniona i będzie nieważna. Pan Marek nie ma co. Tak.
Co? Komisja uda się na to, że przeczyliśmy głosy i proponuję. Proszę Państwa, może wykorzystajmy ten czas na zapytania, jakie mamy, żeby później już skończyć czy interpelację, ale Pan Jasiu miał to złożył ją na piśmie do sekretariatu. To może zgodnie z tym. Dobrze, no to nic, no to będziemy czekali, jeżeli uważacie, że formalnie, to poczekamy spokojnie. Albo jest pytanie nieformalne do burmistrza. Wczoraj, jak już jestem, było 3-godzinne online szkolenie w sprawie takie forum przewodniczących rad na temat G5, z którym my mieliśmy już problem i mieliśmy odpowiedzieć w Ponicach na problem budowy przekaźnika G5. I było to pod hasłem mity i jakieś tam inne historie związane z G5. Wykładowca poinformował się, przekonał, że jest to po prostu za dużo przekłamań w tych informacjach, które się ukazują, że G5 naprawdę jako nadajniki są o wiele mniej szkodliwe niż inne, że to gęstość ich powoduje nawet to, że przesyłanie jest o wiele większej, no jak gdyby wydajności, natomiast szkodliwość dla człowieka jest żadna praktycznie. I wiele, wiele szczegółowych rzeczy, które będą po prostu dostępne na naszym linku i ja je spróbuję po prostu przełożyć na papier, na dokładne jakieś informacje i Państwu w miarę możliwości się rozprowadzę. W każdym razie również z tej informacji wynika, że, bo tam niektórzy przewodniczący mówili, że mieli podjąć uchwały w sprawie weta w budowie WG5, nie podjęli, teraz po tym wykładzie po prostu dostali jak gdyby dodatkową porcję i upewnili się, że mieli rację, nie zgadzając się na oprotestowanie budowy. A mówił się na temat kontroli takiej pięci przez inne służby. O wszystkim mówiono szczegółowo o badaniach, które są oparte i o badaniach, które oparto ci przeciwnicy G5, którzy się opierali, na jakich badaniach, skąd się wzięły i tak dalej. Także jest cała masa przekłamań i lobby, które na ten temat, czy na temat G5, przeciwko G5, jak gdyby wytacza najcięższe armaty, nie ma racji. Kwestia nie chodziło o G5, tylko że oni w dokumentach przedstawiają, jakby powiedzieć, takie opcje, ale przekraczają my nie mamy po prostu możliwości skontrolowania, że oni to zainstalowali tak, jak zgłosili do tego. I tu cały problem był na tym wykładzie, gdzie byliśmy również jakby powiedzieć, teatrze tam Rabcio stary, to było właśnie to najbardziej, że oni w dokumentacji przedstawiają co innego, a nie mamy skontrolowania, jakby powiedzieć, tego, co potem tam jest zainstalowane. I to, czy ktoś taki temat podjął? Na pewno nikt tego nie powiedział. Nie, jest to, bo 2 lata temu NIK opublikował raport, co właśnie, że tak powiem, z kontroli tych nadajników i operatorów. I ten raport był miażdżący w stosunku do operatorów. Po prostu nie ma nad tym żadnej kontroli, żadnej. Bo
okazało się tu przykład, że w Krakowie, bo tam pan Marek, ten Majkowski powołał tak specjalną komisję do tych badań, bo okazało się, że w jednej szkole zaczęły dzieci bardzo chorować. Zaczęli badać dlaczego. Okazało się, że ten nadajnik, który był na szkole, nie był całkiem, jakby powiedzieć, tak jak było przewidywanie. Zwiększając moc, bo pewna grupa ludzi, czy tych, jakby powiedzieć, ludzi, no uczniów, telefony każdy teraz ma, więc musieli wzmocnić jakiś tam, tak to było to podawane i przez to dzieci zaczęły chorować. Z tego, co podawano, że, najbardziej szkodliwym jest to. To jest nadajnik, który wysyła fale, które muszą być odebrane przez nadajnik. Czy jest odbiornik w tym wypadku i czym ten odbiornik dalej, czy te fale stąd wysyłane są jak gdyby mocniejsze, bo on musi ją znaleźć. Natomiast G5 pracuje na tak krótkich falach i na tak ogromnej częstotliwości, że po prostu te nadajniki są blisko i one natychmiast mają połączenie z tym. Także jest wysyłanie tych fal z smartfonu o wiele mniejsze niż wszystko. I dalej też mówiono panu przewodniczącym, panu prezydencie Majchrowskim, że początkowo uległ jak gdyby lobby G5, które negowało powstawanie G5 czy propagowanie idei G5, a po przeanalizowaniu wszystkich badań, które zostały mu przedstawione i tak dalej, wycofał się z tego. Ostatni wniosek jest z hamówki, z dworca kolejowego, że tam kolej właśnie będzie montowała taki przekaźnik G5. Napisał tam któryś z mieszkańców, który mieszka w pobliżu, no ale w zasadzie my na to dzisiaj nie mamy żadnej odpowiedzi. Uchwała, która została przyjęta wtedy w 2016 roku na Światowe Dni Młodzieży, daje możliwość montowania w zasadzie bez pytania samorządu wojskowego. Proszę się pocieszyć, że za kilka lat już są prowadzone badania bardzo zaawansowane nad G6. Będzie prowadzone G6. Właśnie o to mówiono też, że G5 spowodowało rozsiewanie koronawirusa i także dwie różne bzdura, na to dowodów nie ma, były poprawne do WHO. No, więc tak było, że właśnie mówiono, że to przez G5, tak, koronawirus, bo to WHO mówiło coś tam o tym, a że w Chinach i tam, a pierwsze nadajniki G5 były instalowane w Chinach w miejscowości tej, skąd się wziął koronawirus. I podejrzewano, że on był przyczyną tego. Ale to jest po prostu bzdura. To mnie zastanawia, dlaczego pan prezydent podejmuje taką decyzję, G5 jest tak bezpieczny i tak dobry, podejmuje decyzję, że do każdego domu w najbliższym czasie będzie doprowadzone światłowód. No ale pan prezydent również powiedział, że ten powietrzny internet po prostu trzeba zmienić na szerokopasmowy, bo ten jest, jak to wypowiedział się, nie że mało użyteczny, ale w podobnym tonie. Trudno mi jest powtórzyć teraz. Co, że wolno pracuje? No, ale po prostu użył jednego słowa za dużo. Ale to też idzie teraz internet. To teraz się śmiali dziennikarze, że na trzecim mieście latał, bo mnie walnął coś tam. Drugi na kółko mi pisane. Wracając jeszcze do takiego też luźnego pytania, bo pan Luś ostatnio poruszył ten temat śmieci jeszcze, żebyśmy się spotkali na temat, jak to pan widzi, kiedy, żeby się spotkać, przeanalizować zapółrocze, jakby powiedzieć, problem śmieciowy.
za czerwiec dostaliśmy 380 coś tysięcy fakturę, tak? O 80 parę tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Znaczy, ja wspominałem tam o czymś takim jak te odpady zielone, czyli trawy. No ten okres, przyniósłbym to, te wyliczenia też, jakie kwoty złożyli mieszkańcy, jakie to są koszty, bo przeanalizowanie za poszczególne miesiące pokazuje, że te 4 zł, które są różnica między 23 a 27, to nie wystarcza na niecałe 50%. Tak. No. Nie, tylko Panie Burmistrzu, mnie jedna rzecz tutaj zastanawia, bo ja sobie przeanalizowałem te wszystkie regulaminy, które obowiązują tutaj wokoło, przeanalizowałem sobie cenniki i na przykład w dwóch gminach, bodajże Poronin i tamten rejon, było takie ogłoszenie, że będzie zbiórka wielkogabarytowa. I pod spodem była anotacja, proszę nie wystawiać opon, opony będą tak powiem, zbierane w terminie późniejszym. Nie ma ani co do ilości opon, ile można wystawić, ani nie ma co do ilości wielkiego gabarytu, natomiast częstotliwość odbioru jest taka sama jak u nas i jak gdyby cena nawet niższa niż u nas. Więc to mnie to na przykład dostało. Wczoraj ukazała się informacja w radiu Kraków, że Zakopane podnosi śmieci na 21 zł. Proszę bardzo, oddaję głos przewodniczącemu. No to co się ma na mówię o 12, bo mówiłem przed podwyżką żebra. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Protokół komisji skrutacyjnej. Zaliczenia głosów oddanych w głosowaniu pozwolenie radnego Marka Szefińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zgoli sporządzony na sesji 10 lipca 2020 roku. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Jacy Latajec. Członek Komisji Skrutacyjnej Radny Józefa Śmietana. Członek Komisji Skrutacyjnej Radny Małgorzata Chorych. Liczba radnych Rady Miejskiej w Radce Zgoli obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 12. Liczba głosów oddanych. Za oddano głosów 8. Przeciw oddano głosów 2. Wstrzymujących się oddano głosów 1. Nieważne 1. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania radny Marek Cierpiński został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zdrowia. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Macie żupę? Proszę bardzo, w związku odczytanym protokołem Komisji Skrutacyjnej i decyzji radnych. Uchwała Rady Miejskiej, projekt w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i znowu te podstawy prawne aż do 13 stycznia 20. pozycja 325 Rady Miejskiej, a wtedy uchwala co następuje. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na sesji Rady Miejskiej w Radce Zdroju 10 lipca 2020 roku radny Marek Ciepliński został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przykro mi, panie Marku, gratuluję dotychczasowej współpracy. Cóż, demokracja jest demokracją. W ostatnim czasie na moją osobę padł też hejt. Wszystko się tutaj w tym momencie posprawdzało, nie będę się nic nie wnosił. Bardziej mnie to zmotywuje do pierwszej pracy, do zadawania pytań i tyle, co mam powiedzieć. Demokracja. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie? W takim razie przystępujemy, bo będziemy musieli wybrać nowego wiceprzewodniczącego, tak? Dzisiaj? Tak jak w porządku obrad, czyli idzie punkt 2b. Proszę Państwa, wobec powyższego trzeba będzie zgłaszać kandydatury. Jest wniosek.
Proszę? Nie, tak to się nie mówi. Jeden, jest również wniosek radnych na sesję 14 miejskiej rady, że radni Rady Miejskiej 8 kadencji dysygnują radnego Piotra Żółtka jako kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdroju. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć podpisów. Proszę bardzo, mamy prawo składać następne kandydatury. Kto jest? Ja proponuję Aleksander Poczek. Dobrze, proszę bardzo. Ja ci muszę odmawiać. O, mam również tego. Czyli mamy jedną osobę, jest Żółtek. Proszę bardzo, kto, kogo jeszcze państwo proponujecie? Cisza? Co można powiedzieć, jak się nie ma większości? Mamy taką pseudodemokrację, w związku z tym uważam, że nie ma sensu. To trzeba. Zakończmy to szybko. To trzeba. Tak. Pseudodemokracji, czyli tak samo mówi PO w tej chwili do PiSu, że też jest pseudodemokracja. Dobrze. Panie przewodniczący, dobrze. Proszę bardzo, przystępujemy. Przystępujemy w takim razie. Czy ta sama komisja skrutacyjna zostaje państwu wyborcza? Pewno szkoda naszego czasu na wybór. Ta sama komisja skrutacyjna, proszę. Szkoda, że nie ma kont kandydata. Przystępujemy do takim razie. Może byś się przebiła. Chociaż zapomnij. Bardzo proszę o powagę, bo. Panie Michale, jestem całe życie poważny. No. To, że mam uśmiech na twarzy, to już tak, pana problem. Dobrze, problemu. Tak trzeba, jak tacy ludzie długo żyją. Tak. A jakby nie zapytali Piotra, czy wyraża zgodę na to, ale jak są podpisy. Tak. Dobrze. Panie Robercie, ale to co, w przyszłym tygodniu czy w następnym byśmy zrobili lekcję? Proszę? Po 20 może być? Kiedy? Po 20 lipca. Po 20? Tak. Po kolejnym miesiącu. Dobra. Bo ja prosiłem o to, żeby to przygotować, te informacje, to jak najbardziej. Bo mnie zastanawia to, co pan tu, że 4 złote nie przemawia do ludzi. Podejrzewam, do jednych nie przemawia, do drugich przemawia. Ale chciałbym to skontrolować, czy rzeczywiście tak jest. Bo podejrzewam, że nie jest to tak, że no nie wiem, jak to mają zrobić ci panowie z tego, żeby skontrolowali, czy de facto nie oddają ci, co deklarowali. Jeszcze nie o to chodzi, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie odnośnie śmieci, bo ja rozmawiałam już z prokurentem odnośnie tych zielonych. I on mi mówi, że to wynika z tego, że dla mnie było 2 worki na osobę, czy nie pamiętam, jakieś limity były. A teraz nie ma żadnego limitu. Więc mówi, to, że nie ma limitu, sprawiło, że tych worków i mają kody pod każdym domem, więc mówi, że sprawdzają z listą zadeklarowanych, więc mają listę. To nie jest tak, że to, tak jak pan powiedział, jedynie może ktoś po sąsiedzku się gdzieś dogada. To tego nie jesteśmy w stanie nawet sprawdzić, bo kody są naklejone jednej osoby, to jest wszystko w ten sposób. Natomiast trawa rośnie, sami wiecie, jakby ja przecież też wiem, to jest jak szalona normalnie. A natomiast jak ktoś zadeklarował, że będzie oddawał, to oddaje wszystko i stąd też. Nie tylko właśnie to, żeby to uchwycić po prostu, że ci, co zadeklarowali te 4 złote, żeby de facto oni nie oddawali, bo jeżeli deklaruje, a oddaje, no to oni nie odbiorą. Panie Robercie, ja panu podam za maj w tonach, to było 37 ton 630 kg. Faktura za to była 56 545 zł. Ilość osób z tych zadeklarowanych, które oddają zielone, to 6616, czyli połowa praktycznie naszych mieszkańców. I tu była ta opłata 27-złotowa. I ona pokryła z tej kwoty 56 tysięcy, pokryła 26 460 zł i 30 tysięcy musimy dołożyć do budżetu. Ja sądzę, że problem leży troszeczkę w innym miejscu. Ja sobie pozwolę zostawić te przemyślenia na to spotkanie, bo uważam, że to akurat nie jest tak do końca
ta kwota związana tylko i wyłącznie z zielonymi. Uważam, że konieczne są inne pociągnięcia i troszeczkę inne ustawienie opłat mieszkańca jak całość. Może rzeczywiście trzeba byłoby też się powiedzieć, nie, może nie wiem, czy to można, że za jednego ja zrobić poprawki i wypracować nowe rozwiązania. Ale to jest do końca roku, to są ustalenia do końca. Tak, ale tak, myślę, że teraz panie radny, żeby się analizować, będziemy mieli informację i możemy to wtedy na tym się zastanowić. Ale powiecie mi, co to da? Spotykaliście się ile razy i coś się zaproponowało? Nic się nie zaproponowało. Ogólnie mówię o wszystkim, nie tak, żeby komuś tu... No nie, była powołana. Oczywiście, zaproponowane było, bo to była kwestia nawet tej tych to znaczy, tej prawdy, tak, tak do końca podziału tych frakcji, tego wszystkiego. Jeżeli... Bo przecież ten, jeżeli pewne propozycje to było takie jak gdyby zderzenie się ze ścianą i odbijanie się od tej ściany, mówię tu konkretnie o MPGQ. Wiecie, nic się nie kalkuluje, nic się nie opłaca, nic się nie da zrobić, że tak dalej. Natomiast uważam, że pewne rzeczy chyba trzeba się dzieje i nazwać po imieniu, postawić. Nie może być tak, żeby zachowane godziny. Panie Rafale, ktoś na tym coś zarabia. Czy badałeś problem? Czy badałeś problem, dlaczego Zakopane ma mniej niż my? Niż inne gminy? Mówić łatwo jest. I rzucać. No i łatwo jest mówić, że tak się, bo tak boleje woda na liczbę, to boleje woda na liczbę. Nie może być tak, że w promieniu 50 km mamy najdroższe śmieci. Jeszcze teraz wywóz, ten ostatnio się zderzyłem z wywozem, nawet to nie mówi się, że można przywieźć jeden kubik, a resztę taką kwotę naliczają, że nie dziwię się, jak mi nie tylko będą wyrzucać to wodą te śmieci. No już wyrzucają. Już wyrzucają. Jest jeszcze jeden problem, który jak się spotkamy na 20. To jednak coś mi się tak jak mówię, była powołana komisja, która miała wypracować stanowisko. Dyskusje były do 19 wieczór nawet tutaj. I efekt jest taki, jaki jest, to niestety. Uczymy się na błędach, ja też mówię, że są uczymy się w błędach. No ale co z tej dyskusji wynika? No nic nie wiemy nic znowu. Czyli mamy pretensje sami do siebie, bo nie umiemy nic nowego w niej, żeby zmniejszyć stawki. Po to robimy dyskusję, po to robimy spotkanie, żeby któryś z radnych wniósł jakąś inicjatywę, która by obniżyła o 5 zł, a nie mówiąc o 10. Ale tak jak tu kolega powiedział, że cały czas mieliśmy zderzenia. Mieliśmy na przykład statystykę, czystą statystykę. Tyle trzeba zapłacić, tyle odbiór, tyle to. Nie są w stanie odpuścić sceny. Więc to była taka dyskusja, która dała takie efekty. Więc teraz, że tak powiem, nauczeni doświadczeniem kilkumiesięcznym, możemy zacząć... Jest jeszcze prośba do komisji. Jest jeszcze prośba do komisji budżetowej, którą tobie przedstawiałem, Robert, o sprawdzenie pewnych rzeczy, które trzeba sprawdzić je. Komisji rewizyjnej, tak. Rewizyjnej, komisji rewizyjnej, żeby sprawdzić pewne zagadnienia, które muszą nam wyjaśnić, bo to też jest dla mnie jakaś sytuacja nierozwiązana albo nierozwiązana. A wiesz, o czym mówię, bo nie chcę tego mówić na podwórku. No to zrobimy i to przyłożymy się zaraz po tym. I tak, żebyśmy mieli informacje na te 20, jak się będziemy mogli spotkać. Roznieśli limit zielonych traw, więc to od razu też bije koszty. Ale wiesz, to ludzie mają rację, bo powinny być raz w roku przynajmniej gabaryty bezpłatnie odbierane. Nie ma. No gabarytowe to... No. No to ja się ludziom nie wierzę, że protestuję. Z reguły tak się dziwnie składa, że u nas samochody i u nas się nic mają cztery koła, no, nie bardzo dwa. Rozumiem, dlaczego dwa tylko mogą. No ale to było kwestia. Załóżmy, wtedy można było odpuścić pewne rzeczy, mając nadzieję, że faktycznie to, co oni sugerują, przyniesie jakiś efekt. No w tej chwili widzimy, że zmiany zostały wprowadzone, efektu praktycznie żadnego nie ma. Ja
Stąd zaproponowałem, żeby się spotkać, bo pół roku to jest ten moment, kiedy można coś podsumować i można nad czym się zacząć zastanawiać. I wypracować na przyszłość. Dokładnie, żeby próbować się zastanawiać, co zmienić, w jaki sposób, w jakim kierunku iść. No bo dla mnie pozostawienie w tym momencie... Ale to sens rozmowy jest wtedy, bo tak jak pani wiceburmistrz tu mówi, że w sumie dobrze tak powstają tylko i wyłącznie zakłady komunalne. Więc mamy cały czas jedną i tą samą propozycję. Czyli w tym momencie możemy dyskutować, jeżeli się pojawi na rynku trochę więcej innych ludzi, którzy będą myślę, że się pojawią, bo wtedy możemy dyskutować i możemy się kłócić o cenę na przykład. Ale jeżeli my mamy tego samego cały czas odbiorcę, no to myślę, że będzie trudno. No, z tego, co wiem, ale rozmawiać trzeba. Nie. Z tego co wiem, to urząd wystąpił do wielu innych odbiorców i nikt nie zgłosił akcesu do przetargu. Tak było? Nie słyszałem. Ale to jest dotyczy wszystkich, nie? Ojej, aż tak ściśle tajne? Kamera? Wcześniej się nie pomyślałem. Coś też Zakopane musiały docisnąć, że skoczyli prawie o 10 zł w górę. 100%. No. Opłata marszałkowska. Ale marszałkowska nie jest tak mało tragiczna, choć... No co tak, 280 zł, to co to jest mało? To jest mało. Ja wiem. Od przyszłego roku 300 coś.
procedura głosowania jest taka sama jak w poprzednim głosowaniu. Pan Marek Cieplicki. Państwo jakieś propozycje, przemyślenia na temat tej karty mieszkańca parkingów, sprawy parkingów? Musimy to wcześniej czy później rozwiązać.
Proszę bardzo. Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zdroju powodzony na sesji 10 lipca 2020 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rady Jacek Latawiec, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Jacek Śmietana, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Małgorzata Holik. Liczba radnych Rady Miejskiej w Radce Zdroju obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 12. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zdroju zgłoszono kandydatury radnych. Jedna kandydatura Piotr Żółtko. Liczba głosów oddanych na kandydata Piotra Żółtko. Za oddano głosów 7, przeciw oddano głosów 3, wstrzymujących się oddano głosów 1, głosy nieważne 1. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Radce Zdroju został Piotr Żółtko. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. To wobec powyższego gratuluję panu radnemu nowej funkcji i życzę dużo sukcesów w pracy z samorządem na dalszy okres i współpracy. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że tak będzie. W związku z tym przystępujemy do punktu kolejnego, a więc interpelacje i zapytania. Interpelacje i zapytania Rady. Proszę bardzo, kto ma... Proszę bardzo, pani Ola. Pana burmistrza, proszę o przyjęcie wniosku o uwzględnienie w planach budżetowych i zabezpieczenie funduszy na realizację inwestycji gminy dotyczącej ulicy Brzozowej wraz z chodnikiem, wykonania kanalizacji burzowej oraz remontu odcinka łączącego dwie ulice, Parkową i Pocztową i Brzozową, do chodnika do Lasku. Chodzi, żeby tam wykończyć już to. To jest centrum Rabki, aż ta ulica boli. Po prostu jak się tam patrzy, bo już wszystkie są ładnie zrobione, wyprowadzone. Więc gdyby można było o zabezpieczenie tych funduszy w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Momencik, ja jeszcze chcę dopowiedzieć tutaj, że ten wniosek pani radna był zgłoszony w ramach naszych prac. I to był prowadzony do realizacji jeszcze w momencie, kiedyśmy składali propozycje w danych po prostu dzielnicach, co jest do wykonania w pierwszej kolejności. I to jest odcinek taki, który naprawdę, gdyby znajdzie się jakieś środki, w pierwszej kolejności został zrealizowany, ze względu na to, że wygląda naprawdę brzydko, używając takich niecenzuralnych słów, a ponadto chodzą tam dzieci, matki z dziećmi do przedszkola, chodnika nie ma, a jest to jedyny objazd między ulicą Pocztową a Brzozową, w związku z tym jest i z drugiej strony niebezpieczeństwo, a ponadto ta ulica jest zapadnięta i świadczy bardzo nieładnie. Jeszcze tak mogę na marginesie, tak sobie pomyślałam, może to dobry pomysł, może zły, ale tam są w sumie obiekty uzdrowiska Radka na tej ulicy, przy tej ulicy, więc gdyby może spróbować z uzdrowiskiem jakoś wspólnie podjąć kroki w tym kierunku. Nie liczę na to. Można krótko? Proszę bardzo. Regulujemy stan prawny ulicy Brzozowej. Tu mamy uregulowane. Natomiast ta druga połowa jest niestety objęta roszczeniami. Jaką decyzję podejmie wojewoda, nie wiem. Dokumenty poskładaliśmy. A która strona ulicy jest roszczeniowa? Nie pamiętam. Rozumiem. Ale tam, panie burmistrzu, chodzi o ten łącznik, czyli to jest tam nad tą skarpą. Ja bym chciał o dwóch rzeczach. Tak, Brzozowy i o tym łączniku. Pocztowa Brzozowa. I jeszcze, jak już jestem przy głosie, to tam bardzo bym prosiła o odnowienie tych barierek, które są przy tym chodniku prowadzącym przez lasek. Bo chodnik jest bardzo ładny, ale te barierki są trochę zardzewiałe, żeby wymalować. Myślę, że to trzeba tylko wyczyścić i wymalować, i wyprostować, bo tam jest taki moment, że jedna się przechyla w stronę tego łowiska, więc może tylko ją wymalować i wyprostować i będzie ładnie. Dziękuję. Ten problem poruszyłem miesiąc temu. Pani Danusia wydała pędzle, zostały farby zakupione, pędzle, szczotki i na uwadze wykonanie tego
pomalowanie tego ma pan komendant miejskiej straży i obiecał, że w momencie, kiedy dostanie pana odpowiednim wyrokiem, który będzie mógł wykonać, to natychmiast zrobi. Jeżeli nie, nie machaj tymi rękami. Jeżeli nie da się w najbliższym czasie, a będzie pogoda, to wyślę pana Michała. Wyślę pana Michała i ona pomaluje. Proszę bardzo, pan Darek. Dwa wnioski, jedno będzie zapytanie. Zwracam się z zapytaniem, kiedy będą zalatane dziury koło Janosika Damy, od Chabutki, jak się skończy na ulicę Podhalańską, bo tam te dziury są, są i nikt się tam nie da. Już kiedyś zobaczyłem, to jest jedno. Drugi taki wniosek w sprawie ulicy Sierantówki. Tam miały być te poczynione prace w sprawie tej geodezji. Burmistrz tam ludziom obiecywał, a to tak, miał być to spotkanie parę tygodni temu. I domagają się dalszych, żeby coś wiedzieli na temat ulicy Sierantówki. Na jakim etapie? Bo ja przekazałem to, co mi pan burmistrz przekazał. A ludzie... żadnych rezultatów nie ma. Ani spotkania, czy by się coś... Teraz pan burmistrz na ten temat powiedział, że nie ma się rano. Jak najbardziej, jeżeli mogę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ulicę Sierantówkę, myśmy złożyli wniosek do sądu. Miała być no, sprawa, że tak powiem, rozpatrzona w maju. Zostało to przeniesione ze względu na koronawirus. Na dzień dzisiejszy, że na wrzesień. Natomiast faktycznie, tak jak to pan Darek powiedział, ci mieszkańcy zadeklarowali, że oni jak najbardziej są skłonni i gotowi potwierdzić, że były tam prowadzone prace przez gminę nawet od lat 70. Więc pójdziemy tutaj w kierunku zasiedzenia tej drogi i wykonania tej drogi. Jak najbardziej. Taki teraz, jakby to można powiedzieć, trzecie zapytanie moje na temat wykonawcy ławek w parku, który wybrał przetarg. No, moim zdaniem to jest niesolidnie zrobione. Jak się burmistrz do tego odnieść? Czy to ktoś kontrolował w ogóle te ławki? No, naprawdę pierwszą, lepszą osobę by wziął z Rabki, która by szła, jakby to lepiej zamontowała. Znaczy, myślę, panie Darku, że nie do końca. No, pierwsza masza. Zdjęcioma. Porobione, szubki wystają. Mogę pokazać. Odstępy nierówne, pomalowane jak pomalowane. No, ktoś to. Pieniądze wydajemy, no bez obrazy. No chyba, że tak gospodarujemy, jak gospodarujemy, to są ławki zrobione. Ale pan pamięta, że one były w kilku kolorach, te ławki. Takich odcieni. No. Ale to na jednej listy jest... I ławki są stare i to, że państwo wiecie, że tam nie było za bardzo dużo możliwości jakby tych ubytków. Wymieniane są tylko te deski, które są zniszczone, złamane czy skrzywione. Pozostałe deski są tylko przeczyszczone. Ja sobie pozwolę pokazać panu burmistrzowi. I wyglądają moim zdaniem jedno zdjęcie. Śruby wystają, zamiast odwrotnie by zamontowane, jest niedomalowane, obcięte, jak obcięte. Ale część ławy jeszcze jest nieskończona. Nie, jest skończona, tylko pan Marek mówi, że rozmawiają się, że miało być do końca. Ale jeszcze tam jest część ławy nieskończona. Ale będziemy mówić o tym. A ten jest milczą. To tu szerokie, tu wąskie. Takie były ławki. Pan przejdzie po tych szerszej, węższej. Panie burmistrz, to jest takie tłumaczenie czy obrona wykonawcy? Bo dla mnie jak jest... Nie wie pani to, jak idzie pani kupować ławkę do sklepu czy gdziekolwiek, kupuje pani z listewką, która ma na przykład 5 czy 4 cm, która ma 8 czy 9? Nie. No to jest przesad. Właśnie nie widzę takiej ławki zrobić. A pan przejdzie po ławkę, zobaczy te... No znaczy przyszłą po... Na te ławki, które nie były remontowane. No właśnie tak wyglądają. Są szersze, są węższe, były już parę razy wymieniane pojedyncze listewki. I remontowane, słowo, te ławki, które są po remoncie. Ale ja o tym mówię. Wcześniej ławki, zanim teraz było zlecenie dane na remont, były już parę razy wcześniej remontowane. Więc jak pan popatrzy na te ławki, które są niewyremontowane, grubość tych listewek, bo też byśmy zrobili, jest mówię o szerokości. Szerokość tych listewek jest różna. Na jednych jest węższa, na drugich jest mniejsza, u jednych jest oparcie szersze, na drugich siedzenie węższe. Przecież my chodzili też z radnymi po parku. Tu jest następny. Pokaż te śruby.
i uważam, że ta dobra wykonawca była w miarę wywiązywa się. Dużo bym miał na temat do powiedzenia pana wykonawcy. Proszę Państwa, Darek, ja te, po tej interpelacji twojej chciałem te śruby. Te śruby wystają to są po remoncie. Które? Tu pod spodem? Jakie to? Nie są pod spodem, to są pszczoła. To są pszczoła tutaj. Niektóre dziecko chyci czy coś. Nie wiem. Ja w każdym razie z panem Skipeą, myśmy chodzili po parku, widzieliśmy naprawdę piękne ławki zrobione, odnowione. To jest fakt. Nie są zrobione ławki w ogródku jordanowskim. Tam jest złamany szczebel. Ja byłem wczoraj jeszcze, sprawdzałem. Interweniowaliśmy o wykonawcy i prosiliśmy, żeby w pierwszej kolejności te ławki, które już ma na bazie i zrobione, żeby je założył na ogródku jordanowskim, bo tam matki z dziećmi są bez przerwy, a te zabrał do remontu. Ponadto chcę wam powiedzieć, że boki są wykorzystywane te same, te odlewy, nie? Ale te odlewy mają dołączone pod spodem uchwyty, do których przykręca się listwy. I one mają otwory i wykonawca nie będzie po prostu nowych otworów w zaczepach wiercił, po to, żeby jedną listewką było 2 cm, a drugą 2,5. Nie, panie Michale, czy pan mówi do małego dziecka, czy do kogo? Wystarczyło te śruby obrócić. Wystarczyło te śruby obrócić, mają czapki, chyba się kupuje z cieniutkim tak, i chodzą i nie widać, nie widać. Ale czemu pan tak opowiada? Ale ja ci mówię tylko, musiałeś trafić na jakąś dziwną ławkę i nie wiadomo jeszcze kiedy skończone. Gdzie te ławki są? Proszę się gdzie te ławki są? Dlaczego się mnie pan pyta, gdzie są? Ja wiem, gdzie są. Proszę się przejść, jak się odbierali. Chyba zlecam robotę, odbieram, czy płacę za coś, to chyba ktoś musi to sprawdzić. No to powiedz, gdzie ta ławka jest, to pójdziemy ją sprawdzić. Nie jest jedna, bo jest więcej. No, to pójdziemy je sprawdzić. Tak najlepiej pokazywać i mówić. O, proszę bardzo, ja jestem radny i będę oskarżał wszystkich. Ale ja nie pokaż, pokaż i powiedz, tak, proszę Państwa, chodźmy, pójdziemy, przejdziemy się, sprawdzimy. Jest to nasz wspólny interes, a nie tylko pana Darka, czy pana Piotka Ptaka. Czy mówi? No, ale ja bym, przecież ja bym chciał... Zakazać... No właśnie. Zawsze mnie pierdolą goni, że to widzę tam, to widzę. No to przepraszam bardzo, no to przyjdź i powiem. Ale ja pracuję w urzędzie, odpowiadam za odbieranie czy wypłacanie? Ale Matko Święta, ale jesteś tym człowiekiem, nie, który ma zwracać uwagę. Panie Przewodniczący, przed chwilą pan mnie wrócąc do tyłu, zarzucił mi pan, że jest dobrze wykonany. Czy te śrubki są dobrze przykręcone? Ja tej ławki nie widziałem, tylko widziałem ławki, które są w parku odnowione, przygotowane w ciągach i myśmy tam sprawdzali, żadnych śrub wystarczających, pięknie, wszystkie nowe śruby są wymienione. Dobrze, nawet przykręcone do ziemi. Z jakiej racji pan to sprawdza, przepraszam, proszę? Z jakiej racji pan to sprawdza? Z takiej, że mam taką przyjemność, proszę panią. A pani ma przyjemność krytykowania tylko wszystkiego. Panie Przewodniczący, ja mówię jeszcze raz, mogę się wypowiedzieć, ale chcę jedno powiedzieć, a czemu się nie mogę wypowiedzieć? Pan to wszystko wolno, a nikomu nie wolno, bo pan będzie komuś uwłaszczał, czy co? Ale nie, panie Darku, pan się może wypowiedzieć. Możesz się. Czemu pan... Czemu nie powiesz, gdzie ta ławka jest, pójdziemy sprawdzić. Dobrze. Jak tak uważacie, no to że... ale znalazł jedną ławkę, akurat on znalazł, a ja nie znalazłem. No pytam się, gdzie ta ławka. Przecież chodziliśmy po parku, po bulwarach wszędzie. A może nie w naszym parku zrobiłem? A nie pamiętam się. A no to widzicie. No jak ukrywasz tutaj tą ławkę, to znaczy, że gdzie indziej robisz. Ja już mówiłem, gdzie komu. Szuka się dziury w całym. Nie mi pan powiedzieć, bo chciałem się odnieść do tego, czy ja kiedykolwiek coś tutaj zgłaszam, raz się wypowiedziałem i są do mnie zażalenia, że coś znalazłem i powiedziałem. Powiedz, gdzie ta ławka jest, pójdziemy sprawdzić. I od razu zwrócimy wykonawcy uwagę i napiszemy. Moim zdaniem tak, ktoś odpowiada za... Ktoś wybrał przetarg, ktoś to kończy, ktoś... Trzeba to coś oglądać. Ktoś odbiera to, tak? Dobrze. Czy to się płaci, zrobione, i się płaci... Jeżeli facet, który wygrał przetarg, przedsiębiorca, odda wszystkie ławki, jest ich tam jeszcze tak, a propos, ławka już kiedy trafiła z ulicy Zakopiańskiej koło pana Transmarino, to jest firma Transmarino, i nagle zaginęła i te ławki nie ma już ile czasu? No to moja wina? No kogoś wina jest. No. Słuchajcie państwo, wykonawca podjął się pracę, określoną kwotę.
otrzymał zaliczkę, a następnie, nie wiem, nie otrzymuje, zdaje się, nie można dawać zaliczki. Nie ma bez zaliczki. I jeżeli wykona pracę, przyniesie fakturę. Zanim tą fakturę wypłacimy, poprosimy pana Darka i pana Pawła, który będzie musiał tą fakturę podpisać i odebrać. Panie, panie przewodniczący, chwileczkę, jeszcze nie skończyłem, panie Darku. Spacerował, bo nie mam zwyczaju spacerować. No, ale musi nam pan pokazać te defekty. Ja już powiedziałem, no. Gdzie od tego jesteście, żebyście sobie chodzili i spacerowali. Tak, no widzicie i macie państwo radnego, który od tego jesteście, jak nie powiem co. Nie, bo ma pan do mnie pretensje, panie Michale, że raz coś zwrócił uwagę i jest niedobrze. Dobrze jest, cieszę się, tylko proszę powiedzieć, gdzie ten defekt jest, gdzie ta ławka jest, żebyśmy wiedzieli, jak to zaradzić temu i usunąć, a nie mówić tylko, że jest i nie powiem. Znaczy, radny sygnalizuje, żeby zakończyć, trzeba po prostu sprawdzić pracę, którą ktoś przyjął. Ale radny nie mówi gdzie, bo nie powie. Po prostu sugeruje. Dziękuję, proszę bardzo, pan przepraszam bardzo, już więcej nie będę nic zwracał, bo widzę, że są komentarze i to niech się robi. Nie, ale tak się nie podchodzi do sprawy, bo wszyscy mamy wspólną radę, dobrą radę. Ale tak by pana poruszył. A tu nie ma się poruszyć kogo. Ja mam zapytania tradycyjnie. Także będę pytał, będę żądał odpowiedzi do pana burmistrza Leszka Świdra. Zapytanie. W związku z brakiem realizacji inwestycyjnego budowa wodnego placu zabaw w parku zdrojowym, w związku z opuszczeniem placu budowy przez wykonawcę, zwracam się z pytaniami. Co było przyczyną zejścia z placu budowy firmy? Proszę o szczegółowe przedstawienie problemu. Jakie jest zaawansowanie prac budowlanych na dzień dzisiejszy? Jaka kwota sumarycznie została wypłacona firmie APIS na dzień dzisiejszy? Jakie zagrożenia finansowe będzie też bądź też inne może ponieść gmina w związku z brakiem realizacji zadania? W związku z otrzymaniem na to zadanie dotacji ze środków zewnętrznych, jak wygląda rozliczenie tych środków? Czy gmina poniesie konsekwencje finansowe w związku z brakiem terminowej realizacji zadania? Czy gminie grozi zwrot środków bądź naliczanie kar? Co było przyczyną zmiany realizacji umowy w zakresie ostatecznego terminu realizacji z daty 31 października 2019 na dzień 31 maj 2020? Jakie dalsze działania zostały podjęte przez pana burmistrza w związku z zaistniałą sytuacją? Znaczy, powiem tak, panie radny, niech mi pan wierzy, że wszystkie te pytania, które tu pan zadał, otrzyma pan na nie odpowiedź. Tak samo, żeśmy się nad tym zastanawiali. Co do tego, na jakim etapie i jaki jest stopień zaawansowania tych prac, co do tego, czy nie będziemy musieli tych pieniędzy zwracać, ale wszystkie te informacje pan otrzyma. Bo pewne działania żeśmy podjęli. Dobrze. Mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj był poseł pan Mularczyk i oglądał nasze tutaj drogi, więc tego, co tam właśnie w zarytym był i tak dalej. Czy byli państwo z nim właśnie na tych też bocznych drogach, tych najbardziej tragicznych, poszkodowanych właśnie po tych powodziach i tych zaniedbanych, czy właśnie wykorzystana była taka sytuacja, żeby pozyskać jednak te pieniądze i wsparcie od tego posła? Tak, ale proszę mi wierzyć, zresztą myślę, że nawet pani radna może potwierdzić, że niezależnie od tego, że w poniedziałek wtedy, bo w piątek, przepraszam, po Bożym Ciele, żeśmy nie pracowali, sam byłem na zarytym i wszystkie te drogi obszedłem też z przewodniczącym komitetu tego osiedla. Jak najbardziej, bo mamy świadomość tego, że no niestety zniszczenie tych dróg w stopniu jest no znacznym, żeby nie powiedzieć, że bardzo dużym. Natomiast kwestia odbudowy tych dróg to są rzeczy, które nie przewidzieliśmy, nie planowaliśmy też na to środków, więc zdajemy sobie sprawę. I po to między innymi prosiliśmy też, między innymi posłów, żeby wzięli tym udział. Mogę jeszcze uzupełnić może pytanie, bo czy przejechali państwo na przykład na Tetmajera? Czy pokazali państwo tą też drogę fatalną z tego względu, że była okazja, bo niestety z tej powodziówki jeszcze nie mamy sygnałów, prawda, czy dostaniemy tą dotację, czy nie, a była tu okazja, żeby ten pan poseł zobaczył, jak te drogi wyglądają. Tu na przykład, no mówię o swoim osiedlu, czyli Tetmajera, boczne dwie Kasprowicza, czy były pokazane te drogi? To może ja się odniosę. Jeżeli chodzi o weryfikację spraw powodziowych,
To wygląda tak, że najpierw burmistrz powołuje komisję gminną, wskazuje te drogi, a potem jest weryfikacja przez wojewodę. Wyszłam, bo miałam rzeczywiście telefon pana wojewody w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Podłożyliśmy, tak jak państwu wiadomo, protokół tych spraw powodziowych. Nasze szacowanie odbędzie się dopiero po 20 lipca ze względu na to, że pracownicy Urzędu Wojewódzkiego również mają urlopy i pan wojewoda, wicewojewoda akurat też ma urlop 2 tygodnie. Pan poseł widział wszystkie, znaczy może nie wszystkie, no przecież też nie będzie jeździł od drogi do drogi, widział dużo dróg. Natomiast wszystkie drogi, które były szacowane w ubiegłym roku, czyli pana droga, o którą pan pyta, tak. Majera nie może być ujęta w tym protokole ponownie. Takie są po prostu przepisy, że drogi, które były już raz zweryfikowane i ona była zweryfikowana przez Komisję Wojewódzką i zakwalifikowana do tego, że może być ta dotacja, czyli możliwości dofinansowania, nie możemy drugi raz w protokole, mimo że ona nie była naprawiana, wpisać jej ponownie, więc ujęliśmy wszystkie tereny i drogi, które nie były. I też jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Drogi osiedlowe i inne drogi, one nie mogą być zweryfikowane w momencie, kiedy nie ma gmina własności. Możemy dać tylko taką komisję na sprawy, na drogach, które są drogą gminną. Ujęliśmy całe mostów, trochę wkładek na rzekach. Wszystkie te, które uznaliśmy, że jest jakaś szansa. To, czy one zostaną zakwalifikowane, to, co powiedziałam, po 20 będzie komisja od wojewody, która ostatecznie zweryfikuje i przesyła listę do ministerstwa. I czekam, że do dnia dzisiejszego w ogóle nie było ani jednej promesy na ten rok. Nie rozmawiałam z panem wojewodą, że po prostu przygotowują te listy, na których jest radka, notabene, i pana droga, to co pan pytał, też jest zgłoszona, i nie tylko ona, ale jest zgłoszonych dużo więcej rzeczy. Mówiliśmy o cmentarzu w Ponicach, o, no nie pamiętam dokładnie, ale no jest bardzo dużo tych obiektów. Mnie interesuje właśnie ta bariera, bo nie wiem właśnie co ludziom tłumaczyć, bo było obiecane, było uzgodnione, że jeżeli nie będzie dotacji, ta droga jednak będzie robiona do tych płyt, no, pieniądze są zabezpieczone kolejne roku. Cały czas jest praca nad tym, żeby była, bo są... Praca, ja słyszę, że jest cały czas praca, a efektów nie widzimy. No. Pani burmistrz, no, nie robi się tak. Obiecywaliśmy ludziom... Jeszcze jest nieskończona kanalizacja, nie ma dokończonego. Pani burmistrz, tam jest ogólnie 150 metrów. A mogę dokończyć? Najpierw zadbamy o to, żeby ta droga została odpowiednio uzbrojona, a potem będzie decyzja. Przecież to Was radny o tym, czy podejmiecie decyzję o tym, żeby była zrobiona ostatecznie w całości, czy tylko w części, czy w jakim. To Wy decydujecie o tym, co znajduje się w budżecie i Wy ustalacie budżet, tak? I droga, te dwa raz zgłosimy kolejny raz, bo jest teraz otwarty nabór na drogi samorządowe. Więc tą dokumentację złożymy też do innego funduszu po to, żeby tą dotację otrzymać. Pani burmistrz, myśmy się nie zrozumieli. Ja powiedziałem wyraźnie, tutaj było zebranie z mieszkańcami, gdzie było obiecane, że jeżeli nie będzie dotacji, droga będzie robiona do końca płyt. Panie radny, to proszę. A kanalizacja, pani burmistrz, proszę nie wprowadzać błąd. Przepraszam, teraz ja mówię, pani burmistrz, teraz ja mówię. Kanalizacji brakuje od płyt do góry, a tam wszystko jest. Więc ja nie rozumiem, dlaczego na to czekamy w tym momencie. Było obiecane, nie będzie dotacji, droga będzie robiona do końca płyt. Panie burmistrzu, tak było. Panie Radny, decyzja miała być teraz do lipca, wojewody. Czy myśmy no tak, chociaż złotówkę z tych pieniędzy wzięli, ale pani to wszystko jest w budżecie. Ale dlatego ja pytam. Kiedy, czy będzie dotacja, czy nie będzie, czy będzie robiona ta droga, czy nie. No dlatego czekamy, bo liczymy, że ten 1 000 000 zł, który miał być ze strony wojewody, że my go dostaniemy i że zrobimy tę drogę w całości. Tak. Podjęliśmy pewne działania związane z tym, żeby do góry i cała dokumentacja jest przygotowana, żeby zrobić tam i kanalizację i wodę. I chcemy to zrobić. Natomiast co do tej drogi, to jeżeli my się dowiemy, że my tych pieniędzy nie dostaniemy, będziemy ją robić w takim kształcie, jak pan mówi. Ale chcielibyśmy tą drogę zamknąć, zrobić całą. Ja wiem, tylko mieszkańcy pytają, naciskają, bo panie burmistrzu, czas leci, prawda? I tam już jest naprawdę starty drogi. Dlatego tutaj się mówi o kanalizacji. Bo tak wybrzmiewa, że tam na tych Majera nie ma kanalizacji, nie ma gazu, nie ma wody. Wszystko jest. Tylko też nie ma kanalizacji. My mówimy o tej kanalizacji przecież górny odcinek. Odpływ do góry do tych 5 czy 6, prawda, domów. A cała droga ma gaz, ma wodę i ma kanalizację. Dobrze, to mam inne pytanie.
czy jeżeli zrobimy z tych tylko naszych środków, wystarczy? To kiedy wrócimy do robienia tej drogi do góry dalej, panie burmistrzu, czy skąd weźmy później, jeżeli byśmy nawet dostali jakiekolwiek środki w przyszłości od wojewody, to tam musi być też wkład własny. Wobec tego się nie da, pan dobrze wie. Tak, ale ja zadawałem też pytanie, czy będzie można w późniejszym czasie właśnie pozyskać na fragment tej drogi, załóżmy z Powodziówki. Z tego, co się orientuję, każda droga może być robiona albo do połowy, od połowy, albo w całości. Myśmy tu z mieszkańcami się zgodzili na odroczenie tego przecież terminu, bo faktycznie zasadnym było, żeby poczekać na tą dotację, bo byłaby większa kwota i tak dalej, więc to jest podejście gospodarne. Ja to rozumiem, mieszkańcy to rozumieją, ale czas upływa, nie mamy żadnych wiadomości, dlatego ja w imieniu mieszkańców jako radny pytam, co w związku z tym, bo czas leci, tutaj czy dostaniemy, czy nie dostaniemy, to jest taka niepewna, panie burmistrzu. Ale ja wam jako radny mówiłem, że wojewoda wtedy powiedział tak, że decyzje będą do lipca. No i czekamy, co to jest. Okej, no to czekamy, mam odpowiedź, dziękuję bardzo. I jeżeli zobaczymy, jeżeli te pieniądze będą, no to dobrze, jeżeli nie będą, to będziemy się zastanawiać i na pewno państwu to powiem. Dobrze, bo tak jak mówię, mieszkańcy czekają. Dobra, proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? Tak, jeszcze, proszę panie. A, to nie, no to bo krótko spowiedz o to chodzi. Znaczy generalnie też, że tak powiem krótko. Tu chodzi o to, że w poprzednim ja się zwracam w sprawie ulicy strony, żeby podjąć negocjacje w sprawie wykupu. Tam było pytanie w drugą stronę o jaki numer działki chodzi. Ja tutaj podam ten numer działki, o ten, że chodzi o ten fragment. Aczkolwiek tam trzeba by było się przyjrzeć. Ale ty już to jest kopia dla ciebie. Nie? Aha, to przepraszam. To jest... Bo my mamy. Dobrze, czyli tam zostało, tak? My mamy, tak. No to... Szanowni radni, to ja też po raz kolejny wracam do sprawy, że zastanówcie się nad przygotowaniem planu inwestycyjnego na przyszły rok, jeżeli chodzi o drogi, żebyśmy mogli te drogi regulować. Bo bez tego to jest dramat po prostu naszych gmin. Czy już we wrześniu można składać? No, można już składać. Budżet nowy to grudzień, prawda? Nie. Do 15 listopada musi być już przygotowany. Znaczy, jeżeli można jeszcze uzupełnić. A to jest uchwalanie budżetu, to jest jeszcze wrześniu. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, tu nie chodzi o, w tym przypadku o wykonanie drogi. To jest pierwszy, że tak powiem, pierwszy ruch. Chodzi o to, żeby w ogóle miasto stało się właścicielem czegoś, co służy mieszkańcom, co jest potrzebne. I to ja tu taką podstawową. Ponieważ moja ulica jest krótką ulicą i jest zrobiona właśnie z tych środków powodziowych. Wykonana jest, położone są po prostu te płyty, takie jak nie wiem, jak to nazwać, dziurawki, takie po prostu ażury. Tak, te ażury, dziękuję. W każdym bądź razie jest tragedia. Z przejściem nie ma chodnika, bo został zlikwidowany tam chodnik. Przejście jest naprawdę utrudnione. Nie można byłoby tam wylać asfaltu na przykład, bo ona jest poszerzona pięknie. No teraz się zrobił z niej nawet parking, bo dzięki tej szerokości, którą ma, to wszyscy uciekają przed płatnościami powyżej cmentarza, wjeżdżają na ulicę i parkują. No mieszkańcy spokojnie to znoszą, ale na przykład gdyby się tak udało wylać tam asfalt na przykład, no byłoby to dużym ułatwieniem. To jest krótka ulica. Oczywiście, że na tych szerokach zgłaszam panu burmistrzowi. A ja napiszę pismo formalne. Proszę, czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? To jest powyższego. Dziękuję serdecznie. Zamykam 24. sekcję 8. kadencji Rady Miejskiej. Dziękuję państwu za cierpliwość.